Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale bardzo często zdarza się nam demo z nad morzem. Nie wiem, ale zapraszam. Yo! No, lecimy sobie gdzieś przez Londyn. Rower zakupiony. Dodatkowo jeszcze przy okazji kupiliśmy felgi do samochodu dla pani operator. To się nazywa przyjemne, spożyteczne. Jedziemy do domu. 2 godziny. 7 godzin w trasie, no nie? Tam. Czego się nie robi? Nikt nie mówił, że będzie lekko. Ciężki handel. Widzowie regularnie oglądający ten kanał wiedzą, że jego nazwa nie jest przypadkowa. Należy jednak pamiętać, że regułę potwierdza też wyjątek. I właśnie dziś ku mojemu zaskoczeniu nadszedł ten moment. Za tą demówką jechaliśmy łącznie 620 km, ale było warto. Specialized Demo z roku 2018, rozmiar M, koła 27,5. Stan mechaniczny, igła, wizualnie piąteczka. Kilka małych rysek, oczywiście bez wgniot czy pęknięć. Pora na bike check. Amortyzator Boxer Team ze sztywną sprężyną i tumikiem Charger. Zero skaz na lagach, są tylko drobne przetarcia na naklejkach. Z tyłu Foxvan RC ze sprężyną 450 lbs. Zawieszenie zestrojone jest pod skoki dla lżejszej osoby lub pod zjazd dla nieco cięższej. Piasty i obręcze to Roval DH, które robione są specjalnie dla Specialized'a. Mostek i kierownica zrobiona przez tą samą firmę, ale tym razem już z logotypem Speca. Mamy tutaj manetkę SRAM GX oraz klamki hamulców Magura MT5. Są to mega mocne heble, szczególnie gdy połączy się je z klamkami Shimano, co gorąco polecam. Napęd to korba Truvative Descendant oraz przerzutka SRAM GX 10 rzędów. Lżejszych przełożeń jest wystarczająco, żeby bez problemu dojechać na spot. Rama od spodu jest oklejona fabryczną folią ochronną, która zabezpiecza praktycznie cały spód ramy. To już chyba wszystko. Zapraszam teraz na szybki test roweru za garażem.